Mikołaj Kopernik rodzi się w 1473 roku w dobrze usytuowanej rodzinie toruńskich kupców. Jego ojciec umiera młodo, dlatego jego rodziną decyduje się zaopiekować wuj Mikołaja, Łukasz Wacenrode, przyszły biskup warmiński. To właśnie protekcja wuja zapewnia przyszłemu astronomowi wyśmienitą edukację, stwarzając fundamenty i kształtując wybitny umysł znanego w całym świecie nauki Polaka. W 1491 roku Kopernik rozpoczyna studia na Akademii Krakowskiej. Funkcjonująca na uczelni Krakowska Szkoła Astronomiczna skupia w owym czasie wielu wybitnych myślicieli, takich jak Marcin Król z Przemyśla czy Maciej Miechowita, i to właśnie stamtąd Kopernik wyniesie swoje zamiłowanie do fizyki oraz badań kosmosu. Po ukończeniu pierwszego etapu studiów, młody naukowiec podejmuje decyzję o wyjeździe do Włoch, gdzie na uniwersytetach w Bolonii i Padwie kontynuuje naukę, zgłębiając dziedziny takie jak prawo, medycyna czy filologia grecka. Po powrocie do Polski Kopernik znajduje zatrudnienie jako osobisty sekretarz swojego wuja. Otrzymuje tytuł kanonika, co zapewnia mu dodatkowy komfort finansowy. W czasie wolnym od pracy tłumaczy na łacinę listy greckiego historyka Teofilakta Symokaty. W tym samym czasie Kopernik tworzy zalążek swojej pracy naukowej, o której już za kilkadziesiąt lat dyskutować będą uczeni ze wszystkich uniwersytetów na kontynencie. Jego pierwsza rozprawa naukowa dotycząca astronomii to komentarzyk o hipotezach ruchów ciał niebieskich. Po 6 latach młody naukowiec opuszcza dwór wuja i osiada we Fromborku, gdzie pełni rozmaite funkcje administracyjne. Na przykład bierze udział w sporządzaniu map Prus i Warmii, pracuje nad reformą systemu monetarnego, a w trakcie wojny polsko-krzyżackiej skutecznie kieruje obroną Olsztyna. Pomimo zasług na wielu polach, od samego początku kariery akademickiej Kopernika najbardziej interesuje astronomia. Będąc we Fromborku, prowadzi regularne obserwacje nieba. I to właśnie tam, na podstawie zebranych przez siebie wniosków, tworzy swoje największe dzieło – o obrotach sfer niebieskich. Kopernik sformułował w tej publikacji teorię heliocentryczną, twierdząc, że centrum Układu Słonecznego jest Słońce, a nie, jak uważano dotychczas, Ziemia. Chociaż prace nad księgą kończą się w roku 1530, Kopernik zwleka z publikacją swoich badań. Dlaczego? Naukowiec zdaje sobie wówczas sprawę, że zawarta w nich teoria stoi w kontrze do poglądów większości uznanych astronomów epoki oraz poglądów Kościoła. Do publikacji przekonuje go dopiero przybyły do Fromborka w roku 1539 niemiecki uczony Jerzy Joachim von Lauchen, znany jako Jerzy Retyk, który zafascynowany odkryciem Polaka wyrusza z rękopisem jego dzieła do Norymbergi, by tam je wydrukować. Tak jak obawiał się Kopernik, publikacja niemal natychmiast napotyka sprzeciw i szeroką krytykę. Dowody Kopernika odrzucają zarówno teologowie protestanccy, jak i Kościół katolicki, który oskarża go o działanie na szkodę Kościoła. Wstrząśnięty postawą Kopernika papież Paweł V wpisuje o obrotach sfer niebieskich na indeks ksiąg zakazanych. Księgę usunięto stamtąd dopiero w XIX wieku. Teoria heliocentryczna zostaje z początku również skrytykowana przez środowiska naukowe. Najwięksi astronomowie epoki, tacy jak Francis Bacon, Joseph Scaliger czy Tycho Brahe, zaprzeczają dowodom Polaka. Dopiero po jego śmierci wybitne umysły takie jak Thomas Dix, Johannes Kepler czy Galileusz w swoich pracach naukowych potwierdzili prawdziwość teorii heliocentrycznej i poparli dowody prezentowane przez Kopernika. Dorobek naukowy naszego astronoma w miarę postępu nauki stawał się coraz bardziej doceniany. A pogłębione badania zapoczątkowane przez jego pracę stały się filarem współczesnej astronomii. Mało kto, wspominając Kopernika, pamięta, że obok dokonań w dziedzinie astronomii zasłynął on także jako genialny matematyk i ekonomista. Sposób bicia monety, czyli księga, w której sformułował prawo, znane dziś jako prawo Kopernika-Greshama, tu
wytłumaczyła podstawy działania średniowiecznej ekonomii pieniądza i zapewniła mu posłuch wśród uczonych i jeszcze za życia. Dodatkowo stosowane do dziś w geometrii twierdzenie o zależności między dwoma okręgami licealiści poznają pod nazwą twierdzenia Kopernika. Uczony prowadził także liczne obserwacje Słońca, Marsa i Saturna oraz zaproponował własny projekt reformy kalendarza. Mikołaj Kopernik był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych umysłów swojej epoki. Za życia współcześnie szanowali go przede wszystkim za osiągnięcia w dziedzinie ekonomii i matematyki, ale w historii zapisał się dzięki swoim astronomicznym odkryciom, które zmieniły ludzkie pojmowanie naszego miejsca we wszechświecie i położyły podwaliny pod nowoczesną astronomię. W uznaniu zasług jego imieniem nazwano kratery na Marsie i Księżycu, planetoidę oraz pierwiastek chemiczny. Ale sam mistrz Mikołaj zapewne najbardziej ucieszyłby się z tego, że współcześnie dzieje astronomii dzieli się na czasy przed Kopernikiem i po Koperniku. Zmian tak kluczowych dla historii nauki, jak zatrzymanie Słońca i poruszenie Ziemi, było bez wątpienia naprawdę niewiele.